ogólnopolski przegląd zespołów tanecznych Tańcowadła. Organizowany jest przez Dom Kultury w Łozienku już po raz 24. Jest to duża impreza, która rozwija się i zmienia wraz z duchem czasu. Uczestników tej imprezy jest z roku na rok coraz więcej. W tym roku mieliśmy ponad 1200 tancerzy na naszych deskach. Przyjechali ze swoimi zespołami, zespołu było ponad 50, więc mnóstwo choreografii, mnóstwo barwnych strojów do obejrzenia. Choć to wciąż jest o mistrzostwo wyścig, to szacunek wygrywamy wszyscy. Cały przegląd składa się z dwóch wielkich części. Pierwsza część to są promocje, które są przewidziane dla zespołów początkujących. Oraz finały, które już są obstawiane przez grupy z dużym doświadczeniem. Myślę, że Tańcowadła na pewno są inną imprezą niż pozostałe, na które jeździmy. I jedną rzeczą, która na pewno wyróżnia spośród pozostałych, jest fakt warsztatów, które są prowadzone przez jurora. I to już z wieloletnim doświadczeniem. W tym roku akurat był to pan Łukasz Józefowicz. Rokrocznie staramy się pilnować tego, żeby zawsze któryś z jurorów poprowadził jakieś warsztaty dla uczestników. Impreza ta pozwala na spotkanie osób, które łączy pasja. To jest wspaniałe w tej imprezie i to jest to, o co w niej może chodzić, oprócz oczywiście konkurencji. Myślę, że tegoroczne Tańcowadła na pewno były udaną edycją. Nowością było to, że zostały one przeprowadzone jednego dnia. Więc troszeczkę się tutaj napracowaliśmy, ale myślę, że po uśmiechach wszystkich zespołów odbierających swoje nagrody, medale oraz inne tytuły, myślę, że po ich uśmiechach i po ich minach zadowolonych możemy uznać, że ta edycja była jak najbardziej udana. Tańcowadła to prawdziwe święto tańca dla małych i dużych, dla przyjezdnych i dla mieszkańców Ozimka. Cieszymy się, że co roku możemy kontynuować to przedsięwzięcie i zapraszamy na przyszły rok.